Witamy, witamy bardzo serdecznie. GTA 5 online w składzie Hogaty. No hej. Lucek. Siemanko, jestem Lucek. I wujek Bohun. Siemanko, jestem wujek Bohun. Hej, no nie skapie ode mnie. Dobra, dzielimy dole po połowie, znaczy po równo. Słuchaj, ja zawsze inspirowałem się na dobrych. Wujek, musisz enter kliknąć. Tak tylko mówię, gdybyś jednak nie wiedział. Ale ja kliknąłem już Enter, proszę Dobra, pana. świetnie. Wszystko jest No, to okej. bardzo dobrze. Aj, nie wiem, jaki samochód tu Dobrze. wybrać. Mam moją Asukę piękną. Nie wiem, jak my to przejdziemy. To jest trudna misja, naprawdę. Nie, żeby. Naprawdę? Ale jak bardzo trudna? Oj, bardzo. Robiłem ją, więc A chyba możesz ty damy mi radę. powiedzieć, dlaczego twoja kobieta to suka? To jest Asuka, to jest imię, a nie. Ale przepraszam, A ma na imię, a suka na nazwisko, czy jak? To jest tak, że. To jest takie imię, wywodzi się z Japonii i ono oznacza, że dziewczyna jest fajna. Ale ja patrzyłem w kalendarzu i nie mam nigdzie Asuki. No bo to jest japońskie imię, a ty No masz ale kalendarz wujek ma pewnie polski. japoński, no, kalendarz. Konnichiwa. Konnichiwa. Ohayo. Ohaya, bo to dopiero będzie ahaya. Kiedy? Dobra. Hogaty, Zaczynajmy. ależ ty się po prostu odstrzelił. Świetnie, O oczywiście. Boziu, kochany, biały garnitur. Ale on będzie szybko zakrwawiony, ja nie wiem, czy to. Oczywiście przypomnę tylko, że ktoś znowu musi enter kliknąć. Wiesz co, dobrze, że jesteś, bo powinienem przejść komentarze. Ja podziwiam twój strój. Idziemy na akcję, kurde. Dokładnie. To taki challenge trochę, żeby nie poplamić sobie nawet garniaka. Ale ja wolno biegam, Asuką. Ojej. Wow, Dobra. autobus! To Mój ściągnij motor! szpilki. Ściągnij szpilki, zrób Mentos, to masz Ej! Merkery. Nie mam szpilków. Innym razem. No kurde, jak ja mam tu grać z takimi ludźmi? Może zaparkuję w ogóle na jakimś miejscu dobrym. O, tutaj jest dobre miejsce. Proszę. Ale my teraz planujemy, tak? Jak tam jest dobre miejsce? Świetne miejsce. Ja nie wiem, może ja mam lagi, może cię widzę gdzie indziej. Nie, no na parkingu zaparkowałem. Dobra, Ej, no ej, kurde. ale zrobiłem jednego babola, nie kupiłem przekąsek, może pójdziemy najpierw po przekąski, bo teraz jeszcze można kupić. Mówisz? Tak, trzeba to Czekaj, zrobić. możemy. W którym miejscu możemy niby teraz kupić jeszcze przekąski, skoro nie ma sklepów żadnych już zaznaczonych na mapie? Powiedz mi. Zaraz coś wymyślę. Amunicja kupiona, kamizelki kupione. No. Aha, tutaj dwie osoby chyba muszą trzymać ludzi, tak? Nie? Tak, Coś takiego. chodzi tu ogólnie o to, aby dwie osoby strzelały w sufit i ty będziesz właśnie strzelał w sufit. To ja mogę też trzymać ludzi, jak coś Znaczy na nie, mówce. tutaj jesteśmy już podzieleni z góry. A to jak nas podzieliłeś? Właśnie nie pamiętam, kto jest hakerem, bo zagadaliśmy się na początku. Chyba wy? Okej. Bo tak I naprawdę nie to się mnie zabijamy. wprowadzili w to, Nie żeby strzelać. zabijamy. Słuchajcie, nie zabijamy tych. Ludzi. Ludzi No ogólnie. ja wiem, że nie zabijam, mamy ich zastraszać tylko. Tylko zastraszać, nie można w nich strzelać, No. bo jeśli ktoś zginie, to będzie dużo, dużo więcej No policji później. dokładnie. Nie strzelać w ludzi, tylko tak obok gdzieś postrzelać, żeby zastraszenie robić trzeba. No. Musimy ich przetrzymać po prostu, kurde! Dokładnie. No. Okej. Dobra, Ale wchodzicie? oni się drą! No mają się drzeć! Mają się właśnie drzeć jak najwięcej. Tam Właśnie jak o to masz chodzi. w prawym chyba dolnym rogu masz pasek, który. Taki pasek zastraszenia. Tak, ja I widzę. on musi być cały czas napełniony. Poko. Musimy Zastrzeliłem czekać. lampkę, dobrze zrobiłem? Świetnie. Super, lampka już nie będzie naszym wrogiem, kurwa. Nie będzie nam świecić po oczach. Dokładnie. Dobra, ludzie, na ziemi, leżeć, kurde, mówię do was, halo. Trzymać kopary! Dokładnie. Ale im nagadałem. Okej. Bo jak nie, to strzelę obok was! Kurde. Uspokójcie się tam. Starajcie się nie zabić nikogo, bo. iPhone'a mu zniszczyłem. Ty Kurde. wiesz, ile to kasę kosztuje? No No tak, bo sorry, jak ktoś o robimy tym napad wie. na bank, nie? Kontroluj tłum, jak oni się drą! Cicho! Oni cię nie słyszą. Takie cicho! A kamery moglibyśmy zniszczyć w sumie. A to nie ma potrzeby takiej. Ale moglibyśmy, strażnik schodzi.
Gdzie? Dwóch no, będzie tam chyba. Tak, wujek, tutaj masz przy drzwiach. Ale mogę strażnika zabić? Tak, zabij. Na śmierć? No, inaczej się nie da. Jak umiesz inaczej zabić, to... Ale wiesz co, tutaj za tymi drzwiami się wydaje, jakby też ktoś był. No. te drzwi się otwiera. Serio? Wow, ja nie wiedziałem, że tak to działa. A tak jak w parodii Młodych i Gniewnych, nie? To jest książka i tak się ją otwiera, ci wszyscy wow! Wow! Książka, kurde, oho! Idziemy, wychodzimy. Idziemy! Wchodzimy, kurde. O, nieźle. Dobra. Czekamy na was, no oni będą teraz biec. Tych no tak, będziemy super szybko biec. To oni będą iść, a nie biec. Ej, czemu? Aha, dobra, żyję, myślałem, że nie żyję. No czekamy na was, że tak przypomnę, a tu będzie pełno policji. Tak, wujek, ty musisz szczególnie tu uważać, będziesz miał najtrudniej, bo twoja nie postać jest najsłabsza, tak, a tu będzie bardzo dużo strzelania. I pewnie ja umrę pierwszy, ale okej. Okay. Nie, no tu możemy umierać bez przerwy i tak ja będzie śmiesznie. Ja mam kamizelkę kuloodporną, ale znając życie, dostanę kulę w łeb, nie? No. A suka już dostała w rękę, więc ta kamizelka nic nie dostała. Dobra. Wychodźcie, Lucek pierwszy wychodzi, bo jest uzbrojony i niebezpieczny. I'm dangerous. Uzbrojona i niebezpieczna. No i dobrze jest nie gubić kasy, bo my im dłużej robimy to, to kasę tak, właśnie, tracimy. Ale to znaczy nie, to nie jest inaczej. Jak ja dostaję po mordzie, to tracę kasę. Ej, musimy szybko wyjść i lecieć tam. Najlepiej... Halo. O, fakt, właśnie. No tylko żebyście wy pierwsi szli, no. Nie, właśnie, kurde. Osoby, które mają kasę i dostają po dupie, to stracą kasę, o może tak. Aha, bo wy macie, no tak, dobra, no, ale dlatego... wy macie najwięcej życia, no. No tak, teoretycznie. Kurde, nie to. Dobra, lecimy, kurde, miasto jest puste. Musimy ich po prostu wszyscy razem obok siebie i będzie najlepiej. Tak jest, bo zawsze w grupie jest siła, pamiętajcie o tym. W kupie siła. Kupy nikt nie ruszy, nie? Dokładnie. Pamiętajcie takie... A jak ruszy, to wpadnie w kłopoty po uszy. No, pamiętajcie takie powiedzenie, że... I wiedźmin dupa, kiedy przeciwników kupa. O, o! Mamy tu problemy z tyłu. Tak? Jakie? Tak. Problemy trzeciego świata, czy...? No, te raczej trzeciego. O, wujek, za bardzo do przodu poszedłeś. No bo ja zawsze lubię iść do przodu. Teraz, wujek, musisz się cofnąć tutaj do nas kawałek, bo my idziemy tutaj. To nie jest takie proste, bo nie ma osłony. Osłaniam cię. Dobra, dzięki. Tyły. No macie z tyłu cały czas jednego. No, jedna idziemy do przodu. Dobra, zabiłem wam. Wujek, za mną, chodź. Dobra, ja tu chyba muszę skilla włączyć, kurde, i lecimy. Wujek, tutaj. Tak, idę. Skaczemy. Kto tu wysadł? Skaczemy przez płotek. Jest. Wow! Nie mów, że zginąłeś! Żyjesz? Nie! Żyjesz, stary? Ale odbiłem się od twoich pleców. Świetnie. Zaraz wujek tutaj. Ej, gdzie wy idziecie? A, tam. Tutaj, ja się wujek. Strzelam, kurde. No dobra. Helka strzela. Nie idźcie głównymi ulicami, tylko tutaj. No, tutaj jest mniej policajów. Ale Hogaty lubi zawsze na hardcora iść. Nie słyszę. Uwaga, śmigłowiec. Ściągam. U mnie jest, że nie jesteśmy na trasie, więc... Ja też, podążaj. No my, nie wiem, powinniśmy normalnie przejść moim zdaniem. Nie, checkpointy trzeba zaliczać i jest okej. Czemu mam wrażenie, że kręcimy się w kółko? Tutaj. Dobra. Tutaj będą te przy motocyklach pancerze na szczęście. Tak, to można sobie podnieść, no. Ja będę musiał podnieść, ja nic kompletnie już nie mam. Ej, idzie nam naprawdę bardzo dobrze. Kurde. Wy to znacie na własną kieszeń, nawet wiecie gdzie co będzie, ja nie wiem, ja mam... Plecy. Na oślep, nie? A i tak bardzo dobrze ci idzie, wujek. Plecy. Naprawdę. Ja grałem na poprzedniej postaci dużo, miałem 50 poziom, a... ty masz teraz 17 z tego co widziałem, a idzie tak, ci lepiej. 17 i nie jest mi lekko, uwierzcie mi. O fuck, nie. Idziemy normalnie. Dokładnie. No powiem wam, że ten kombinezon bardzo dużo daje, kurde. Wychodzę normalnie do ludzi, zabijam ich jak chcę i mam jeszcze prawie całe życie. Ty jesteś takim jeżdżącym czołgiem. Tak, tylko najgorsze jest to, że mówię, że byłeś przydzielony do roboty obrabiania i no... Wujek, tutaj masz kamizelki, zobacz. Ja chcę kamizeleczkę. Tak, ja biorę. Ja też. Uuu! Fajnie, jakby jeszcze życie mi się odrodziło, ale no już... Czekajcie, moment, zanim ruszymy. No, tak. Jaką chciał tą kanapkę wziąć, co mi Lucek dał?
Komu kanapkę? Nie mogę ci jej dać. Ale czekaj, ja mogę teraz ją zjeść, czy nie mogę? Ale chodzi ci o przekąski, tak? No, no. Znaczy to nie były kanapki, to były ogólnie maski, które ja rozdawałem. Ale jeśli chcesz zjeść przekąski, to naciśnij sobie M, wybierz tam ekwipunek. Ej, mamy czas, halo. Masz, wujek? No mam, przekąski. I tam masz jakieś przekąski, o, jeżeli jakieś masz, oprócz piwa i papierosów. No. Dobra, i możemy za nim jechać, Excel. Jaka jest trasa ucieczki w ogóle tędy? Obojętnie, obojętnie. Oni pojechali gdzieś tutaj, chodź wujek. Wyjeżdżamy, kurde. Dokładnie. Wujek, teraz... 6,5 kilometra. Teraz taki... teraz taki... Przechlapana będzie. No, będzie ciężko. Ale tylko na początku. Jak wyjedziemy z miasta, będzie lżej. Ale opcja jest... omijać policję. Masz nitro pod przyciskiem E. Pod klawiszem E. No, tak na jakby nitro, dokładnie. No. I przy hamowaniu ci się to nitro uzupełnia, wiesz? Także. I tylko tyle musisz wiedzieć, bo widzę, że idzie ci dobrze. Ja ci próbuję tam pomóc, bo masz słabszy pancerz. Nie padł dnia przez zachodem słońca. Idzie naprawdę dobrze. Strącił mnie? Nie, no czemu mnie strąciłeś na szkolego? O nie! Popchnął no gaty! Popchnął mnie na motocyklu! No trudno, ej, ale idzie naprawdę dobrze. W sensie dobrze. Jego odbiło w prawo, mnie w lewo i ja wpadłem na radiowóz, nie? Nie przejmuj się, Hogaty, nie gramy złote majtki. No, ale plus jest taki, że startujemy teraz od tych motorków, więc... Lecimy, lecimy, lecimy! Damy radę, wszyscy! Ja do przodu. Damy radę, bo my jesteśmy zajebiści! Oczywiście. Dokładnie tak! Kto jest zwycięzcą? Ty jesteś zwycięzcą! My jesteśmy! O, ktoś uwaga, uwaga, blokada! Osłaniam! What the fuck? Zobaczcie! Mamy tutaj problem. Jeden wyleciał, osłaniam go. Jezu. Panowie, ja jestem na prowadzeniu, ja nie chcę być na prowadzeniu. Wiecie, Na prowadzeniu. Ja jestem na prowadzeniu. Ja cię już wyprzedziłem. Gdzie jesteś niby? Jak? Dobra, ja żyjemy, żyjemy. Jedźcie, jedźcie. Ja dobrze. Ja miałem kranik z Amisami. Wow. Jest wszystko okej, okay, bardzo dobrze. O, trudno, trudno. Zakryty. Uważaj, wujek, jeszcze osłaniam cię, spoko. Siadaj na motor, szybko. Dobra, szybko, chodźcie. Jedziemy, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. To się nazywa gra zespołowa. Dobra, niszczymy i guys. Znaczy nie, no, staramy się uciekać ogólnie. Ogólnie tak. Ej, polecam ten strój, to jest magia w ogóle. Ja mi zeszło tylko przy tej akcji troszeczkę tego. To flarą strzela? Nie wiem, jak... A, ten co z nami? Ja chciał dobra. Podpalić. No, można podpalić swojego flarą. Ale chyba nie ja w tej nie misji. Ja nie wiem, co oni robią, ci policjanci, naprawdę. Czy oni się tak bugują, czy to są jakieś naprawdę nowatorskie techniki zatrzymywania przestępców na drogach? To jest wolna Amerykanka, Hogaty. Dokładnie. Dokładnie, wolna Amerykanka. Ej, jedziemy może na przełaj do tych motorówek. Chcesz jechać naprawdę na przełaj? No, bo tu chyba będzie najlepsza opcja. Na drogach jest wszystko obstawione policją, jak widać. Ok. O szlak. Ok. Skoro na przełaj, to na przełaj. Ale policja też jest na przełaju, więc... Ale już chyba mniej. Policja też jest na przełaju. No... Mniej, nie? Dobra, zabijam. Ja no, też. Trzy radiowozy właśnie jadę, wypełnione słotem. Dobra. Świetnie. Dużo mniej, naprawdę. Jadę do ciebie, spokojnie. O no. Nie, fuck! What the fuck? Mało brakowało, naprawdę. I rozwalił się koleś, nie? Mhm. Dobra, jedź wujek, spoko. Oni sobie no poradzą. I... Rozjechali mnie. Takie jedź sobie, jedź. We mnie radiowóz wjechał. Jak próbowałem pomóc koledze. Możesz ty, mordę. Dokładnie. Jak tam wujek żyjesz? Widzisz, masz mnie przed sobą. Widzisz? Ale nie widzę, ile masz zdrowia. Żyję, jeszcze. Kurde, strzelam do cywilu. Też tak robię. Dobra, spoko. Jezu. Boże! Milimetr. Nasz mnie przejechał. Przejechał mnie centralnie nasz koleś. Trzymaj się, Luczek. Trzymam. Się wkurzył. Dobra, ja spoko. Z pierwszej kamery. Jezu. Jesus. Serio? Pierwsza kamera, to będzie... dobrze, naprawdę. Wiem, co robię. Okay. O Jezu, ile ich tu jest! No to płaci tej policji w ogóle. Wiem, co robię. U nich rząd jest wysoki. No, widzę właśnie. O kurde, oberwałem mocno. Oni mają wysokie morale, wiesz?
Okej. Wow, wujek! Milimetry! Wujek wie co robi! Ja patrzę do tyłu, co się dzieje. Nie! Wow! Ej, przyczepię się do ciebie! O wujek nie! Okej, dzikie kaczory rzucają bombami przylepnymi, więc uważajcie. No nie jedziemy. Fucking shit! Mówiłem, uważajcie, bo rzucają dzikie kaczory. Wujek, nie! Jedź! O shit! To była nieoczekiwana zamiana miejsc. Dokładnie. Jezu, typie, no kurde, ten Will Dux, ale on mnie denerwuje z tymi jego bombkami, no co? Nie, no znowu. Po co? No, nie wiem, napisz mu, żeby nie używał tych bomb przylepnych. No i on znowu bierze bomby, no nie, no nie rzucaj tymi bombami, kolego. Kumplu, nie rzucaj, proszę. I co, bombki jednak? No właśnie wyjął przed chwilą, ale nie wiem, czy mnie straszył tylko, czy chce nimi rzucać. Zrobi sobie jajka. Zrobi sobie cojones. Cojones. Muchos grandos. No nie, co ten trafik? Już? Jeszcze raz. Już śmierć? O nie. Co o ten trafik? No nie. Okej, okej. Zaraz Will Duck Attack rzuci nam bombę. Patrzcie. Ekstra! Jedziemy. To jakieś by na pewno rozwiązanie było. Ej, lecimy, kurde, nie ma opierdzielania się. Bogata, ale proszę mną mnie szturchać. A to było takie przyjacielskie szturchnięcie. O! Może takie, się to przerodzić w coś innego. Jestem obok ciebie zaraz. Więc... wyglądali, żeśmy zajechali. Proszę, proszę. Świetnie. Trzeba tak po przełaju jeździć, a nawet tutaj... O nie, no kurde. Ej, wiecie co? Ja wam powiem... O, jest! Super! To może innym razem? No nie... I bomby, bomby, na pewno bomby. Tak. Jedź. Wujek, damy radę. Przejdziemy to sami. Ty lepiej osłania moją dupę. Siedzę na niej. Dobra, niszczymy. O, niszczymy. O, to sorry. Pozdrawiam. Pozdrawiam panią żonę, pozdrawiam. Aha, fajnie, ja sobie do przodu, a za nami jadą. Jak jeszcze powiem, że Asuka siedzi mi na dupie, to już będzie całkiem przerypane. Łooo, powiedz lepiej o tej pani, którą zaprosiłeś do samochodu. W GTA. W GTA mówię, żeby nie było. Wujek, cicho, okay, już będzie lecimy. Problem. Dobra. O Jezu, o, ale przełaj robi kolega tutaj. O nie. O kurde. Ale przełaj, no nie. Naparzaj Lucek, robię to, ale no. Jak tam ze zdrowiem stoisz, wujek, powiedz mi. Helka spadła. Dupiatko. Ledwo co żyje. Kurde. Nie wiem, no. Ale możecie, mówię, na przełaj, pojedźcie na cztery może, pojedźmy teraz osobno. Dobra, meta. O, no to na metę lecimy, spoko. No, znowu to samo, co z Hogatem to wcześniej. Już wiem, które to robimy. Już znamy tę misję, jedziemy na metę. Ja mam tylko jedną prośbę, nie dajcie mi fruwać, bo ja się na Batmana nie nadaję. Zamawiać auto, czy nie? No po co? Nie, to jest ta misja z metą. No dobra. To jest ta misja, co z wujkiem robiliśmy już. Tak? O, so, tak, to sorry, to ale... jest ta misja chyba, co podjedziemy do tych... Boże... do tych miejsc, gdzie tam woda spływa, nie? Aha. Tych kanałów całych takich i będzie gang. I zabierzemy metę i polecimy do Geralta znowu, żeby mu oddać narkotyki rikitiki. Jesteś pewny? Nie, dobra, nie jestem pewny jednak, ale to podobna jest misja w takim razie. Też chodzi o to, że musimy pojechać, zniszczyć chyba gang i zabrać metę i zabierać coś. Coś koło tego. Ale to mu chyba też robiliśmy. No dużo, tylko tu. Ja już chyba wszystkie robiłem misje. No, ja też robiłem, większość. No tak, ja? Tutaj jest pod molem po prostu. No, pod molem. Jak najszybciej idzie tutaj rozwinąć postać, tak najszybciej. No robić misje i... No misje bardzo dużo dają, te które teraz robimy. O, rozumiem, że to ty Hogaty. No toście... Pizdu zaczęli. Kurde, no, trzeba bombowo zacząć, nie?
No, ale bez przesady, wiadomo. Serio, to ty, Hogaty? No co? No, nie spodziewałem się tego po tobie. Naprawdę. To nie w twoim stylu. No nie, ale się wnerwiłem po prostu. Zdenerwowałem się, że nie zrobiliśmy tamtej misji, więc zrobimy, proszę bardzo. 5 sekund i misja zrobiona. Więc jedna bomba załatwiła pół gangu. Tak, tylko że ja sobie tylko raz strzeliłem. Ja ani razu nawet. O Jezus. No ten proszę, co tutaj? Geralt zadowolony jest? Dostał swoje te medykamenty? No tutaj jesteś goście nas zaatakował. Tu jest gang jeszcze, czaicie? Czy wy zaatakowaliście Grove Street? No, atakują nas. Ale to wy zaatakowaliście ich. Nie, to oni zaczęli do nas strzelać, o to chodzi. Nie, to wy zaatakowaliście ich, wjeżdżając na ich teren. Cicho, to ja zaatakowałem. Dostaliśmy foksu trochę. No oddaliśmy go właśnie. Dobra, wiem, no. Kurde. Taki, kurde, kozak, jeździ na BMX-em. Nie wyobrażam sobie go na tym BMX-ie, ale okej. Okay. Lecimy do bazy wojskowej, tam skąd nie da się wyjść i nie da się przeżyć dłużej niż sekundę. Trzeba samolot wziąć. I musimy zabić samolot. No, już jesteśmy nie. W sumie. Musimy wziąć samolot? No tak, chyba. Chyba to trzeba wziąć samolot i zestrzelić drugi. No ja mogę to zrobić. A wy wtedy musicie na przykład ławnika tam czy kogoś jeszcze zabrać. To jest jeszcze gorsze niż myślałem. Czy wyście oczadzieli? Siadaj. Turucek! Czy wyście oczadzieli? Przecież ja się nie nadaję z takim levelem na takiej misji. Jedziemy, wujek. Ja będę czyścił ten samolot, ale go mył. Dobra, ty będziesz zabijał ludzi. Jak tu wjedziemy? Aha, już wiem. Nie wjedziemy przez bramę. No nie. Ale możemy kierować się za... Hogaty, to ty? Powiedz, że to ty. Tylko ty możesz jechać masy... To nie jest Hogaty. Tak, Hogaty to jest. No, żółty neon. Musimy na górę się udać i zeskoczyć z górki. Dokładnie. Wy macie łatwiej, no bo to chociaż wy dwóch, to ja nie wiem, czy wyskoczycie. Jak to nie? Człowieku, słuchaj, wujek waży 50 kilo. Ja siedzę teraz na dupie Asuki. Tak. Wiesz, jaki wujek ma odlot? A to nie odlot? Lepiej na odwrót? Wujek ma taki odlot, że polecimy w kosmos. No gdzie? No próbuj sobie te Hogaty. Bolec jest z przodu. Ops. No ale ty siedzisz na... Aha, nie wiem, czekaj. Aha, no dobra, okej. W ten sposób. W ten sposób, okej. Jedziemy teraz po górkach, Rucek zdjął siodełko, tak żeby... W krzaki mnie wywiózł. Dzieje się tu. Dzieje się, dokładnie. I teraz, tu? Tutaj, no. Ja sobie może lepiej kasku biorę. To jest bardzo dobra myśl. Jezu, ale ja się ślizgam. Dobra, teraz wujek się skup, bo będzie akcja nie z tej ziemi. O, shit. Już wjechaliście? No. Okay. Wujek już wjechał wcześniej, ale... Okej. Jest i są... O, kurde, on jest nieźle obstawiony, wujek. Mamy problem, naprawdę. No. Czy mamy tu jakiś... O, kurde, gdzie on leci? Załatw informatora. O, shit. To, ale on leci! No bo trzeba zabrać samolot i go zastrzelić. Aha! No nie, no mówiłem wam wcześniej, że trzeba zabrać samolot. Dobra wujek, jest taka opcja, mamy jedno życie. Tylko myślałem, że poczekacie po prostu na mnie, to bym to szukamy zrobił, samolotu wujek. Słuchajcie, wywieź mnie do hangaru, ja się tam się schowam gdzieś. No dobra. Ogólnie, bo atakują was inne samoloty, wow! Tak tylko opowiem. Tutaj wszystko nas atakuje. O, są samoloty! Wujek, powodzenia! Nie, rusy jaj! Dobra, wsiadaj do tego, o fuck. Nie da się! Wujek, inaczej, bierz motor i uciekaj. No, możesz próbować zginąć, nie. Nie da się? Nie da się dwóch do jednego samolotu? No nie. Nie da się, bo to jest myśliwiec taki, który fuck. Jest tylko... O, fuck. Świetnie, przejechałeś mnie. Wujek, czy ty jeździłeś już ciężarówką w GTA? Nie. Do co ty opowiadasz? Opowiesz... No jak, nie? Pierwsze, co powinieneś zrobić, to właśnie ciężarówka. Wiecie co? Jeden z widzów mi napisał, że jest jakaś fajna modyfikacja na normalnie transport ciężarówek. Rozumiecie, z punktu A do punktu B. O, ups. To Lucek, musisz skończyć misję. Zabijcie? No, bo ten niestety odpadł. Czemu ja wysiadłem? Wujek, wsiadaj szybko! Ty, ale a nagle auto mi się zatrzymało. Stój bogaty, stój. Stój bogaty. Jedź! Już! Strzelam! Jest niebezpiecznie. Lucek? Tak, to ja. O, w tobie cała nadzieja. Dziękuję. Gdzie ja wylądowałem? Żeby ci to dodało otuchy. Tak, mówiłem! Tylko... Gdzie ja wylądowałem?
Bardzo proszę. Jestem pełnoletni, mam 18 lat. Szalony szampan. Załamka. Ej, 19 tysięcy dostaliśmy za to. Mm-hmm. To jest sporo kasy. No świetnie, bardzo wystarczy ja na to, cieszę, żeby raz kupić amunicję. Co teraz? Tylko nie fruwanie. O, ja tego jeszcze nie robiłem. Okay, i tego, no tego twojego też nie robiłem w sumie, więc okay, możemy albo to jechać, nie ma problemu. No i tak nikt inny nie kliknie oczywiście. Gorąca przesyłka, pełna kamizelka oczywiście. Gorąca przesyłka kojarzy mi się z pizzą, którą dowozi taka fajna pani, która mówi... Dobra, grajmy. Tu rozmarzyłem się troszeczkę. Zaczynamy od tej strony. Dobra. O, jadą następni. Ty uważaj, bo z tamtej strony jadą. Ta. Kradnę wam narkotyksy. Uwaga, wujek. Dobra. Czysto. Supply crate. Dobra, kradnę te narkotyki. Świetnie. Dajcie mi. Okej. Okay. Wziąłeś wszystko? Nie, coś tu jeszcze jest. Grangera wyjście. Grangera. Okej, okay, już biorę. Bo GPS-a trzeba sprawdzić, no. Okej. Okay. Wejdzie do magazynu w El Buro Heights. Daj wujek. Czyli jedziemy? Jedziemy. Rusek, ja może sobie wziąłem z tyłu za tobą. Pozioło, dobrze, pomasuj mi ramionka. Że tam ciekawe się robi. Macie ogólnie suwy do zabijania, do niszczenia, nie? Okej, okay, widzę. Zajmijcie się nimi. Gotowe. Nie mamy koła. To trochę słabo. Ej, fajny ten wóz. Podoba mi się. Granger? Mhm. Mam Grangera swojego osobistego kupionego. Znaczy z ulicy ukradłem, ale przerobiłem go trochę. Powinieneś być czarny. Udaj się. O Jezu, to tu. Dobra, już przypomniałem sobie tę misję. Walczymy? O fucking shit. Dobra, no, też sobie przypomniałem to dziadostwo. Wujek, zajedziemy troszeczkę dalej. Wal po zbiornikach i się samo posprząta. Tu haker będzie potrzebny. O. Umiejętności hakerskie się przydadzą. Wasze. O, fucking shit. Okej. Dobra, ja wysiadam wujek, nie wiem jak and ty. And have a nice day, guys. Ja walę po zbiorniku. Pięknie. Helka leci jakaś. Znaczy, to nasza helka chyba. Aha, no. Tak, to jest nasza, no. Czym on przyleciał? Bo trudna misja była. O, odrywam ostro. Dokładnie. Zupa za zimna. Zupa za słona była. Tu jest jakiś gnojek, tylko go nie... Tu jest komputer, nie niszczcie go, bo go trzeba zhakować. Chodźcie, dobra. Hakiera trzeba teraz. A kto jest hakierem? Ej, czemu nie wiem, ktoś z was. Hakier, chodźcie, potrzebujemy hakera. Mam problem, ledwo żyję, muszę się gdzieś schować. A nie, mam jeszcze jedno życie, dobra, spoko, mogę zginąć. Ale wolę jednak nie ginąć. Wiadomych przyczyn. Jezu, ile wybuchów. Dobra. No. Lucek umarł, okej. Okay. A nie wiem, kto jest hakerem. No, każdy może... Chodzi o to, kto się zna na hakowaniu tutaj. Wujek ma teraz problema, ale już lecę na was, gdziekolwiek wy jesteście. Jezu, ten koleś, no on musi wszystko rozstrzelać tym. Później się dziwi, że no wszystko wybucha. No... Kurde, no ten typ jest chory jakiś, strzela obok mnie w ogóle, no super kolego. Naprawdę. Tak, on ma tego jakiegoś, jak to się nazywa, gdzie ten helikopter? Kompa? Tutaj, znasz jaki ten laptopek jest mały, ja go nawet nie zauważyłem. Jak ten helikopter się nazywa? Valkyria czy nie? Nie, to jest Valkyria inaczej, ale nie wiem jak to się nazywa. To jakiś Apache, kurde. Kurde, ja przebiegnąłem koło tego maka i widzisz. Pakuj, a ja cię będę osłaniał. Proszę użyć Hack Connect. To brzmiało jak zaproszenie. O Jesus, co to jest? Uwaga, bo coś wybuchnie. Wszystko wybuchnie, jeżeli helikopter lata obok was. Nie, to dokładnie. Nie helikopter, to wujek Bohun. O czym tu chodzi? Ha, 6, dobra, już kopiłem. Krzyżunia poleci? Nie, coś innego. 61. Fuck. A co tu, dobra, mam. Co? Nie to? Poszli. Fajna helunia, ale zestrzeliłbym to. Kurde, Windows Vista, że tak długo ci to no, dziwne to jest trochę, ciężko się połapać, tak? Lucek, nie mogę słucham. Rzucić mu bombę przylepszą? Tak, jasne, zabij go. Tak? Oczywiście. Ląduje, nie zabijaj go! Jest, mam. Mam bombę. I teraz jego wybór, czy wyjdzie, czy zostaje w tym pojeździe. Słuchajcie, okay. On pewnie chce, żebyśmy wsiedli do tego śmigłowca. Oczywiście. A czy możemy to zrobić? Ja bym wam już nie radził usiadać. Ej, wiecie jaki jest czas odliczania, aż ta bomba sama wybuchnie?
Nie. Musisz ją zdetonować, G chyba. To jest zbliżeniowa czy jaka? Nie, to jest ta. No, przylepna. Przylepna. No to G ją zdetonujesz. A jesteś pewien, że jak nie wyjadę poza zasięg, to ona się sama nie zdetonuje? Panowie, ale nie. Wy widzicie w ogóle cel? Udaj się do hangaru na lotnisku. Tak. No. Dobra, wujek, oczywiście wszystko kapuje. Lucek mi pozwolił. Siadamy do auta, czy siadamy do śmigłowca? Jak wujek chcesz? Ja nie lecę z kapką. Ja nie lecę. Przypominam, kaczka ma bombę samoprzylepną na helikopterze. No kurde, straciliśmy koło. Ja mam dość już Tusków i tych innych. Będzie tu pole. Off! Lucek, bo się przesiądę do kaczki. Nie rób tego, nie chcesz. No po prostu... Ani raz jeszcze nie udało. Jestem Lucek. Znaczy nie, tutaj było przebite już wcześniej. Jestem Lucek, miło. Udało się. Ukradnij koko. A to jeszcze jakaś akcja jest. No fajna tak. Misja. Znowu samoloty. Wujek, zamknij oczy. No, wszystko zaraz on zniszczy, więc my tu przyjedziemy już na gotowe. Odpalaj ładunek. Chodźcie. Niszczy pojazd, fajnie. Fajnie. No. Fajnie, wszystko zniszczy. Co za... Słyszałem, co chciałeś dokończyć, ale dobra. No fajnie, do mnie też strzelił. Ej, on wujek do niego strzela. Patrzcie, pyk! Serfekt. Łożej wujek przy tobie, aaa! Wujek umarł? O nie. Tak, no. Bo mnie zabił. Jezu, co on tam robi? Ja chciałem go, wiesz, nie zezłomować, ale niestety. Weźcie go, ściągnijcie. Nie, czekajcie, bo siedzę mu w ogonie. Jeszcze what nie. The fuck, co ty robisz? Teraz go ściągnijcie. Próbuję ci pomóc. Czym? Co to za różowe coś? Ściągaj go! Spokojnie. A ten co? Co on robi? What the fuck? Widzisz, nie możesz go zniszczyć. Jak? A ten ciągle niszczy pojazdy. Może po prostu jest wytrzymałe. Nie, on powinien od jednej tej. O! Widzisz? Jakim cudem? No mówię ci, że jest tu przyjacielski ogień. Jak on mnie zabił, to jego też możecie zabić. Mamy to problem. To jest niemożliwe. Samochód, który mamy zabrać, leży na boku chyba. To jest zniszczony? No, fajnie. Mam problem, ktoś... ja ledwo żyję. Jak się fajnie was ogląda. Danke. Świetnie. Ja sobie po popcornu idę. Ojej, co tu jest? Ostatni jest na górze. Co to jest? Tam jest typek ostatni. A tu jest koka chyba, którą trzeba podnieść. O! Obrywam! Ostro. No mówię, na górze są. Ja wiem, ale ledwo żyję. Ja to naprawię. O nie, nie mogę tam strzelić z bazuki. Kaczka mnie zabiła. Masakra. Idę do nich. Albo ja cię osłaniam może. Dużo masz zdrowia, Hogaty? Kanapka od mamy. Nie, tam trzeba chyba... No dobra. Już nie trzeba. Wsiadam do ciebie, jedziemy do... Wiesz gdzie. Udaj się do domu Madradzo. Jeszcze raz, dzięki wam za przemiłe towarzystwo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zagramy. No, na razie, trzymajcie się. Też mam taką nadzieję. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa pa!